Dorota Wellman przez jakiś czas nie pojawiała się na antenie Dzień Dobry TVN. Wywołało to lawinę spekulacji na temat stanu jej zdrowia. Marcin Prokop jednak uspokajał, że wszystko jest w porządku. Niespodziewanie dziennikarka pojawiła się w pracy, ale nie poprowadziła śniadaniówki z Marcinem. Zastąpił go Damian Michałowski, który na co dzień partneruje żonie Karpiela Bułecki. Para zaczęła miło poranek, ale dobry humor szybko minął. Przede wszystkim Dorocie Podczas omawiania jednego z tematów doszło do niespodziewanej sceny. Prowadzący próbowali sprawdzić, czy faktycznie nie da się zgnieść jajka, ściskając go w jedne dłoni. Najpierw do testu zabrała się Wellman, której faktycznie nie udało się naruszyć skorupki. Potem wkroczył Damian i się zaczęło. Prezenter mocno ścisnął, i jajko pękło, rozbryzgując się dookoła. Oberwało się Dorocie której sweterii buty były całe w białku i żółtku Ta nie była w stanie udawać, że wpadka kolego jej się podoba Wellman była zszokowana tym, co stało się w studio, donosi Radio Z Dziennikarka rozpętała aferę po tym incydencie Kazała koledze od razu czyścić jej buty Niezłe jaja w tym TVN Je, ufaj dałeś wszystko Teraz wycieraj mi buty, zażądała poirytowana Dorota I po to zostałem tu zatrudniony, wyznał Michałowski Wycierają ufajdane buty Doroty. Gdy Michałowski próbował zabrać się za jej sweter, ta jednak odmówiła, bo nie chciała, by ją dotykał. W trakcie przerwy reklamowej Welman zdjęła także sweter i zamieniła go na tunikę, bo poplamiony nie nadawał do dalszego prowadzenia. Cóż, chyba w tym momencie zatęskniła za Prokopem. Zobacz też, gigantyczna wpadka w Dzień Dobry TVN. Ewa drzyzga gęsto się tłumaczy. Ale niesmak pozostał, wielka wpadka w dzień dobry TVN. Internauci nie zostawili na nich suchej nitki. Niezły uba w dzień dobry TVN. Sensacyjne zmiany. Z programem żegna się pięcioro prowadzących.